się dla nas Ostrowiaków końcowy etap czarnej nocy okupacji hitlerowskiej. Wielka niewiadoma stała przed nami, co to będzie, jak wkroczą nowe przyjacielskie, w cudzysłowie, oddziały. Wiadomo, 12 stycznia 1945 ruszyła ofensywa radziecka znad Wisły. Szybko się posuwała w naszym kierunku, gdzie zdemoralizowane już do pewnego stopnia klęskami ponoszonymi na wschodnim froncie wojska niemieckie cofały się w popłochu. No, niewiadomy dla nas był los tych wszystkich, którzy z naszego rejonu tutaj zostali wywiezieni na tak zwany Einsatz, czyli kopanie rowów, okopów, rowów przeciwczołgowych na terenach położonych od Ostrowa na wschód. Ofensywa radziecka szybko dotarła nad Prosnę. I wtedy, zgodnie z przyjętym już latem miesiące czerwiec, lipiec 44, projektem obrony Ostrowa rozpoczęły się ciche, mobilizacyjne działania. Ale te działania powstawały już w takich mniejszych grupach, dlatego że, tak jak powiedziałem, część, a zwłaszcza młodzieży, była wywieziona. Chcę powiedzieć, że według późniejszych obliczeń to z oddziałów akowskich przystąpiło tylko do walk osób zorganizowanych około 55%. Ale gdy wojska radzieckie zbliżały się już do Ostrowa, nastąpiła cicha mobilizacja, ale mobilizacja w systemie ochotniczym i nie pod nazwą Armii Krajowej, a tylko ochotniczych oddziałów obrony miasta Ostrowa. I tak, jak już wspominałem przedtem, udało z kolegą wydostać nam się przy pomocy osób trzecich z rąk Volkssturmu. Już w dniu 22 stycznia objęliśmy placówkę przy ulicy Partyzanckiej w naszym dawnym zakładzie, gdzie mieliśmy zorganizowaną kwaterę. Dowódcą tego oddziału był dowódca plutonu Bronisław Stasiak. No i liczyła nas grupa wówczas 18 osób. Do tego doszły dwie osoby nie złączone w grupę akowską przed dojściem do tej mobilizacji, a wstąpiły ochotniczo, dołączyły do nas. I tam, na tej placówce, dostaliśmy wytyczne, gdzie i co do nas w obronie miasta należy. Wspominałem również poprzednio, że pluton nasz, pełen pluton bojowy, był dobrze, czy bardzo dobrze na tamte czasy uzbrojony, tak, że nasz rejon wyznaczony od mostu od Olanowskiego wzdłuż torów aż do stacji
kolejowej w głąb w miasto, aż pod rynek podlegał naszym patrolom, bo wiadomo, raz cywile bali się chodzić wieczorem, ale natomiast były grupy takie, które po mieszkaniach szabrowały po Niemcach i kradły, nie? Więc to wszystko musiało być ukrócone. Natomiast też w pewnym sensie były dane pod ochronę magazyny poniemieckie, żeby to zostało na później, na zagospodarowanie miasta, na wyżywienie mieszkańców. Ale jak się okazało, nasza ochrona to była tylko po to, żeby to wszystko wpadło w ręce radzieckie. Miasto na tym bardzo mało zyskało. No i okazało się, że wojska niemieckie bardzo szybko podeszły pod Ostrów i to z dwóch kierunków. Z kierunku Czekanowa, taka szpica mała, pancerna, który jeden samochód doszedł aż do skrzyżowania ulicy dzisiaj Nowa Krępa, a droga Kaliska, i tu z braku benzyny zatrzymał się. Został zdobyty przez grupę operacyjną Krępa. Znaleźli się tacy, którzy troszeczkę umieli obsługiwać działka zamontowane w czołgach. No, one były podobne przecież całkiem do działek wojsk pieszych. No i w związku z tym oddały kilka strzałów w kierunku Czekanowa. Niemcy byli przekonani, że z tej strony jest silna obrona, nie wiedząc, że to są strzały z ich czołgu. Druga grupa, chcąca wejść do Ostrowa i połączyć się z trzecią grupą, która była schowana na terenie miasta Ostrowa, w browarze Hirsza, w podziemiach, ruszyła od strony Krotoszyna. Ale nie z samego Krotoszyna, tylko szła po linii Rąbczyn-Ostrów, biorąc takie duże półkole po starym torze i nowym torze kolejowym od Kalisza. I tutaj napotkała na strzelaninę. Skąd strzelanina? Chłopaki, niektórzy pierwszy raz mieli karabin w ręce, dla wiwatu strzelali. Stąd ta palba na terenie Ostrowa była dość duża. Skuteczna? Nie, bardzo mało. Huku było dużo, a stąd na wojska nacierające to zawsze się odnosi wrażenie, oj tam, ale musi być walka. Nie, pociski szły przeważnie w górę. Wojska niemieckie posuwały się od waszej szkoły, krotoszyńską w kierunku mostu krotoszyńskiego kolejowego. I tu napotkały na zorganizowany ogień oddziału porucznika Żbika, częściowo z ludzi, którzy przeszli kilka miesięcy w szkoleniu, w działaniu oddziału półpartyzanckiego, bo nie możemy mówić o partyzantce, bo taka na terenie niemieckim, tutaj naszym, prawie że nie istniała. Istniała tylko jako zorganizowane, ukrywające się grupy ludzi. I otrzymała taki ogień, ale ogień z broni ręcznej, karabiny maszynowe. W tym czasie doszła wiadomość, że w Odolanowie jest szpica pancerna radziecka. Został wysłany
motocykl, goniec z prośbą o skierowania czołgów do Ostrowa. Przyszły trzy czołgi T-34, które zajęły z miejsca stanowisko pod mostem Krotoszyńskim. Stąd też otwierając ogień do nacierających w dużej liczbie oddziału pancernego niemieckiego, skosiły trochę tych czołgów, których później była droga usłana i na Krotoszyn, i na Rąbczyn, i tamtędy na Krotoszyn, żeby się wycofać. No i w związku z tym Niemcy, ponosząc na tym odcinku klęskę, nie mogli się połączyć z oddziałem Własowców będącym w podziemiach Hirsza. Oddział po odkryciu ten został wzięty do niewoli. Nie stawiali w ogóle oporu, a reszta wycofała się Niemców, tak jak powiedziałem, bezpośrednio na Krotoszyn i przez Rąbczyn na Krotoszyn. Raszków tamtędy i na terenie Ostrowa, przy waszej szkole, niedaleko, zginął w czołgu generał niemiecki. To taka wstępna ocena. A co się działo w mieście? Entuzjazm, wiadomo, ale ten entuzjazm trwał krótko, ponieważ tak szybko, jak wywieszano flagi biało-czerwone, z chwilą, kiedy Niemcy zbliżali się blisko do mostu, bo aż do skrzyżowania dzisiejszej ulicy Poznańskiej, to te flagi wywieszone szybko ginęły, ściągane były. I co gorsza, w ogóle w udziale w tych oddziałach obrony Ostrowa dominowała młodzież. Ze starszych osób, z tych, co byli związani, to byli. Natomiast napływu ze starszej, a przecież doświadczonej części społeczeństwa Ostrowa w zakresie wojskowym, wycofało się. Stąd też i część uzbrojenia była postawiona po bramach. I wszystko skupiało się na garstce, naprawdę na garstce. Ale zawsze szczęście sprzyja tym, którzy walczą o słuszną sprawę. Niemcy odstąpili. Rosjanie pomknęli za nimi te czołgi, a Ostrów przystąpił do organizacji życia wewnętrznego. Nie wiem, czy was pokusiło kiedyś o to, żeby przeczytać dokładnie dwie tablice na ratuszu poświęcone obronie Ostrowa. W treści ogólnej są poświęcone społeczeństwu z podziękowaniem za obronę, natomiast różnią się w datach. Data nasza na tablicy Jakowskiej jest dzień 23 stycznia, wtedy, kiedy nastąpił zryw wyzwolenia Ostrowa, przeciwstawienie się. Nie wiadomo by było, gdyby Niemcy weszli. Czy wycofaliby się dalej po zaopatrzeniu się w Ostrowie, czy nie? Natomiast na drugiej tablicy jest data 25 stycznia, różnica dwóch dni. Dlaczego?
bo Rosjanie w swoim systemie nie podawali daty wkroczenia pierwszych oddziałów do danego miasta wyzwolonego, tylko daty, kiedy wkroczył komendant miasta. I stąd jest ta różnica. Natomiast no miejmy nadzieję, że słowo spontaniczne wystąpienie jest słuszne. Chociaż tak jak powiedziałem, ściąganie tych flag, które dobitnie dodawały ducha społeczeństwu, nie było na miejscu. Ale jest różnica w patrzeniu na realia pokolenia starszego a młodszego. Młodsze patrzy z jakąś werwą, duchem, wiarą, że to, co robi, jest słuszne. Natomiast starsze pokolenie, które przeżyło noc okupacji, było przeświadczone o tym, co może nastąpić, jak Niemcy wejdą. Stąd ta obawa i ściąganie flag. Po prostu wejście oddziałów radzieckich do Ostrowa prowadziło nowe życie, nową organizację, z którą, pomimo że była okupacja niemiecka, ale rzadko, bardzo rzadko spotkaliśmy się z tym, żeby żołnierz niemiecki na terenie miasta, na ulicy spotkał kogoś i spytał się, która godzina. Polacy zegarków nie mieli, ale gdyby miał i zobaczył, żeby mu ten zegarek zerwał. Natomiast pierwsze dni to już były skolko wremia, jaki czas. I już jak tylko wiedział, że jest, już nawet posuwali się do grożenia bronią, jakby ktoś tego zegarka nie oddał. Pierwsze wrażenia, pierwsze odczucia. Drugie, zajęcia wszystkich magazynów żywnościowych dla potrzeb frontu, jak to się nazywa, bo to nie nasze, polskie, tylko germańskie, więc oni mają prawo do tego. Natomiast sam major Fetchina, Aleksander, był dostępny, bo miałem z nim taką możliwość rozmawiania w dniu 28 stycznia 1945 roku, kiedy przyszedł rozkaz z naszej strony i rozkaz sowiecki zdania broni. Z tej placówki zdawaliśmy w starostwie, które mieściło się przy ulicy Wrocławskiej. Nie wiem, co tam dzisiaj się mieści, ale ten okazały budynek naprzeciw sklepu Samu, nie? Chyba. No, samo wrażenie jako oficera, oględny, kulturalny, grzeczny, tylko w rozmowie delikatnie naszemu dowódcy, nie dajcie się sprowokować, powiedział. Czyli, że miał jeszcze to odczucie, że nasi funkcjonariusze, którzy przyszli w ramach robienia porządku, utrzymania porządku, robili to, z czym dopiero po pewnym okresie spotkaliśmy się, to wyłapując, czy przez dostępne im, przez ich tutaj z małej grupy komunistycznej na terenie Ostrowa nazwisk byłych hakowców czy coś takiego, gdzie konspiracja w Ostrowie była na wysokim poziomie, pomimo wszystko. Zaczęli wyłapywać, no i ludzie dostawali się do więzienia. Między innymi przez 6 tygodni przebywał nasz dowódca plutonu, tak jak powiedziałem, Stasiak Bronisław, który po zwolnieniu z UB w Ostrowie, z Ostrowa natychmiast wyjechał, wylądował po zakończeniu wojny w Jeleniej Górze, a ponieważ był
z wykształcenia muzykiem, zorganizował pierwszą grupę muzyków polskich, którzy objęli gmach operetki. No i potoczyła się takim samym torem druga część naszych kolegów. Część kolegów, teraz już przechodzimy tak powoli, do tego życia po wyzwoleniu, udała się ta młodsza, to znaczy młodsza o 2 lata ode mnie, w tym czasie mająca 18-17 lat, z miejsca uderzyła do szkoły bardzo słusznie. Druga, mająca na utrzymaniu rodziny, musiała zacząć pracować. Trzecia dostała się w ręce RKU Kalisz, wcielona do oddziałów polskich już i stamtąd miesiąc, marzec, jak w lutym zostali wcieleni do wojska, w Kaliszu przebywali, w Kaliszu włączeni do nadchodzących oddziałów polskich, małych, idących stamtąd na Bydgoszcz, w swoich butach znoszonych w czasie okupacji, półumundurowani, szli do walki. Tyle mieli pojęcia o walce zbiorowej, co w znikomej części nauczyli się u nas w czasie szkolenia. I trzecia grupa, która częściowo później poniosła może największą stratę, bo rozwiązując 19 stycznia 1945 roku Armię Krajową, dowódca Armii Krajowej, powiedział, że wroga nieraz należy rozsadzać od wewnątrz, a z drugiej strony zabezpieczyć jak najdalej społeczeństwo polskie. Stąd też weszliśmy. Ja na przykład wszedłem to, co pan Roman się na początku spytał o sprawie harcerstwa. Dostałem polecenie zorganizowania, małe mając pojęcie, bo tylko co, w pierwszej klasie gimnazjum zdobyłem stopień młodzika. To był najniższy, co to dało? Zaznajomienie się ledwo. Ale dostałem polecenie objęcia drużyną harcerską młodzież w szkole Kościuszki, drużyna Prądzyńskiego. Borykałem się. Jak umiałem, tak robiłem. I w moim wydaniu z tej grupy młodzieży, niekoniecznie z mojej grupy, ale z grupy młodzieży Jakowskiej, tak poszli i do urzędów, a z tego dwóch dostało polecenie nawet wstąpienia do Urzędu Bezpieczeństwa, który się tu na terenie już kształcił, a byli to przeważnie ludzie z Łodzi i z Radomia. Także oni tego terenu tu nie znali. I ci nasi dwaj weszli do tej komórki UB. Stąd po miesiącu jeden poszedł do Krotoszyna, a jeden został tu na miejscu. I tak się potoczyły losy tej młodzieży, która uległa temu chwilowemu nastrojowi wyzwolenia. Pierwsze miesiące 1945 roku. Borykując się z twardym życiem, bo musiałem i pracować, a w międzyczasie dostałem polecenie
już nie z grupy Akowskiej, ale z grupy Akowskiej podporządkowanej Winowi, Wolność i Niepodległość, bo taka grupa na terenie Ostrowa istniała. Dostałem polecenie, bo miałem takie możliwości na poczcie utworzenia komórki w cenzurze wojennej. Dużo, bardzo dużo naiwności w narodzie polskim, w społeczeństwie polskim wychwytaliśmy i pod pozorem, że to jest niedozwolone, było zamazywane. Naiwność zwłaszcza młodzieży. Chwaliło kolega do kolegi, do Krotoszyna, czy gdzieś indziej pisał, że jeszcze ma pistolet, to, tamto schowane. Naiwność. I zaklejony szedł dalej. Donosy. Jeżeli donos był bardzo znikomym stopniu szkodliwy, to szedł do UB. No bo musiał. Natomiast inne były niszczone. Grupa tych cenzorów pseudo wynosiła 4 osoby na 12. Mieliśmy układ z urzędnikami poczty. Wychodząc nie mieliśmy nic przy sobie. W umówionym miejscu było wszystko złożone. Oni odbierali. W ten sposób przypadkowo wpadł list pisany przez konfidenta Polaka Lipińskiego, który pisał, będąc w miejscowości Wschowa, bo tam po zamachu na niego został skierowany do pracy przez Adamka, pisał do żony, a mnie to nazwisko było znajome i koleżanka wyniosła ten list. Ja go przeczytałem wieczorem w naradzie, co zrobić. No, doszło do tego, że koleżanka dostała polecenie włożenia do tego listu karteczki tylko były konfident Ostrowski. I poszedł ten list do UB. Koniec. UB się szczyciło, że po 4 dniach była aresztowana. Gdyby tego listu mieli, to nie wiadomo, może by uciekł. Dla nas było satysfakcją, że tyle Polaków z terenu Ostrowa zginęło przez niego, wywieziono. Zwłaszcza kolegów z 60. pułku. Poniósł zasłużoną karę, bo został przez sąd skazany na karę śmierci. No ale te miesiące po styczniu 45 się toczyły szybko. Nie wiedziałem nic, aż do końca miesiąca września, kiedy bezpośrednio mój kierownik z czasów okupacji, Aleksander Prałat, który za przynależność do AK jako Reichsdeutsch, bo takie miał prawo uzyskać, a dostał rozkaz zrobienia się, wrócił z obozu, gdzie spotkał się przejściowo z ojcem i przed wyjazdem również się widział w szpitalu z ojcem, bo ojciec był w obozie koncentracyjnym. W ostatniej chwili z marszu śmierci został uratowany. Wrócił w grudniu, 8 grudnia 1945 roku. I ten pan Prałat dał nam wiadomość, że ojciec żyje. To była pierwsza wiadomość nasza. Ale jak po jego powrocie 8 zacząłem dostawać znikaj, znikaj, znikaj. 21 grudnia przed świętami zniknąłem z Ostrowa
znalazłem się w Legnicy. A z Legnicy przeniesiony już oficjalnie przez władze kolejowe, które w tamtym terenie były dużo obsadzone przez ostrowiaków, delegatów, do miejscowości Jaranów, jednej z największych parowozowni i stacji rozrządowych niemieckich na tamtym terenie. Stamtąd zacząłem dorywczo, bo jeszcze nie było całkiem zorganizowane, szkolenie, kursy, tworzenie gimnazjów wieczorowych, bo do południowej już pracowały, natomiast te wieczorowe kulały. To była jedna rzecz, a druga rzecz, strach było po Legnicy chodzić wieczorem. Przecież to była główna siedziba władz radzieckich. Także tam się wyrabiało różne sprawy. I tam dotrwałem do miesiąca sierpnia, gdzie dostałem kartę powołania do wojska i stamtąd wylądowałem niedaleko, bo w Sieradzu, w oficerskiej szkole łączności.